Mamy tutaj rysunek dziecięcej gry, takiej gry losowej, która polega na tym, że kręcimy kołem. No i jak koło się zatrzyma, no to strzałka wskaże nam jakieś pole, albo może to jest tak, że koło jest nieruchome, a strzałką kręcimy i jak strzałka się zatrzyma, to wskaże jakieś pole, wszystko jedno. W każdym razie widzimy, że tutaj mamy ileś możliwości, ile z tych możliwości może policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jest 7 możliwości. No, i teraz możemy założyć, i to właśnie tutaj zrobimy. Założymy sobie, że każde z tych pól jest tak samo prawdopodobne. Że te pola są tej samej wielkości i że jest tak samo prawdopodobne, że strzałka zatrzyma się na każdym z tych pól. Czyli żadne nie jest bardziej prawdopodobne od innego. No i spróbujemy rozwiązać takie zadanie, odpowiedzieć na takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że kręcimy tym kołem 210 razy, czyli wykonujemy 210 takich losowań, czyli kręcimy tym kołem 210 razy. No, i pytanie jest takie, żeby przewidzieć czyli zrobić prognozę, ile razy, ile razy wypadnie słoń. Ile razy wypadnie słoń. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę. Spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie, a potem ewentualnie wróć do oglądania filmu i zobacz, jak ja to rozwiązałem. Właśnie, ja to rozwiążę tak. Zacznę od takiego pytania. Zastanówmy się, jak zrobimy jedno losowanie. Jedno losowanie. To jest najprostsza sytuacja. To jakie będzie prawdopodobieństwo tego, że wypadnie słoń? No cóż, mamy siedem tak samo prawdopodobnych możliwości. Czyli to będzie taki ułamek, że spośród wszystkich siedmiu możliwości losujemy. No więc jest siedem w mianowniku. A teraz ile jest takich zdarzeń, które nam sprzyjają? Czyli ile razy tutaj na tym kole jest słoń? No tu jest jeden, raz, drugi. Trzeci, czwarty, czyli 4 razy jest słoń na kole narysowany, czyli 4 spośród siedmiu pól dają w wyniku słonia, czyli to prawdopodobieństwo tego, że w jednym losowaniu wypadnie słoń jest równe 4 siódme. No dobrze, no to teraz zastanówmy się, ile razy w takim razie powinien wypaść słoń, jak zakręcimy tym kołem 210 razy. O tym prawdopodobieństwie możemy myśleć w ten sposób, że jak wykonujemy te losowania bardzo wiele razy, no to średnio 4 spośród 7 prób powinny nam dawać w wyniku słonia. Czyli jak tych prób będzie 210, to ja bym to zrobił tak. 210 bym pomnożył przez to prawdopodobieństwo. 210 prób razy prawdopodobieństwo tego, że wypadnie słoń. I wtedy powinien otrzymać tą przewidywaną liczbę, tą prognozowaną liczbę wyników, w których wypadnie słoń. No to obliczmy, ile to jest. 210 razy 4,7. 210 to jest akurat taka liczba, co się dzieli przez 7. 210 podzielone przez 7 to będzie 30, więc to się skróci tutaj. I będziemy mieli 30 razy 4, to jest 120. 120 razy. Czyli to jest moja prognoza, że 120 razy wypadnie słoń. No dobrze, ktoś mógłby powiedzieć, no, ale czy nie jest możliwe, żeby słoń wypadł na przykład 121 razy albo 119 razy? Tak, oczywiście to jest możliwe. Może wypaść trochę mniej razy, trochę więcej. Może nawet być tak, że słoń nie wypadnie ani razu. Że za każdym razem dostaniemy tą myszkę albo małpę, a nigdy nie wylosujemy słonia. Albo może być też taka sytuacja, że 210 razy wypali nam słoń. Tylko że intuicyjnie czujemy. Że te sytuacje są bardzo mało prawdopodobne. Jest bardzo mało, mało prawdopodobne, żebym losował tutaj 210 razy i za każdym razem by mi wypadł słoń. Albo bym kręcił 210 razy i słoń nie wypadłby ani razu. Jest bardzo mała szansa na to, żeby coś takiego się zdarzyło. I ta liczba 120 razy to jest taki wynik, który jest najbardziej prawdopodobny. Czyli jest najbardziej prawdopodobne, że ten słoń wypadnie 120 razy. I. Każde odstępstwo od tej liczby, czyli na przykład jeżeli byśmy brali 121 razy, 122 i tak dalej, tak jak będziemy szli w górę, to każda z tych liczb jest coraz mniej prawdopodobna niż ta. No i oczywiście najmniej prawdopodobna z tych większych od 120 jest liczba 210. Tak samo jakbyśmy od tego, od tej liczby szli w dół, czyli w kierunku liczby 119, 118 i tak dalej, to jak będziemy szli w dół, to te liczby są coraz mniej prawdopodobne, ale są nadal bardzo możliwe. Akurat takie wyniki typu 118, 119, 121, 122, to są, ich prawdopodobieństwo jest niewiele różniące się od 120, no ale zawsze minimalnie mniejsze. Im dalej będziemy się od tych 120 oddalać, czy w dół, czy w górę, tym prawdopodobieństwo uzyskania takiego wyniku będzie mniejsze. No i ta najbardziej prawdopodobna liczba to jest 120 razy, czyli przewiduję, że. Powinno być około 120, może trochę więcej, może trochę mniej, ale różnica odstępstwa od tych 120 nie powinna być zbyt duża. Podsumowując, im większe byłoby odstępstwo od 120, wszystko jedno czy to w górę, czy to w dół, tym mniej taki wynik jest prawdopodobny.